Halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Gothic 1. Telefon sobie podłączyłem, jest git. Nie pamiętam, co zrobiliśmy poprzednio. Mianowicie, czy ja nagrałem to, jak szedłem tutaj? Wydaje mi się, że tak, nie? No to jestem troszeczkę dalej. Powiem wam tak, zjadłem se frytki. Napiłem się iced tea, mówię, nie ma bata, ja nic nie robię. A potem są takie nudy, że zrobiłem kamerę na styl wyjebanie, czyli ja se leżę na fotelu, a wy widzicie w miarę blisko moją twarz. Bo tak głupio było, jak było oddalone. Nawet wcześniej nagrałem jeszcze 10, przez 10 To minut miejsce, nagrywałem nie potrafię tego wyjaśnić, i... ale to miejsce, nieważne, pewnie mi się tylko wydaje. Nagrywałem i stwierdziłem, że mam tak bardzo wyjebane, że w połowie odcinka, w sensie po 10 minutach, wyszedłem, bo robiłem sobie frytki. I wyszedłem zrobić te frytki i wróciłem po 3 minutach. Jakby tak miałem wyjebane, ale stwierdziłem, że to jest kompletnie idiotyczne, Znalazłem fragment że pergaminu. jakby To nie wygląda na zwój z oj. zaklęciem orków. Niestety został przerwany na pół. Że wiecie, Gdzieś musi być druga połowa tego pergaminu. że wiecie, że zawsze to jest troszeczkę nagrywanie, to jest takie, wiecie. Robię to dla siebie, tak jak mówię, wiadomo. Ja nie wiecie, ja nie jestem YouTuberem, nie czerpię z tego siana i nie muszę robić czegoś na siłę. Więc ja sobie nagrywam, ale chcę, żebyś osoba oglądająca też czerpała przyjemność. Więc myślę, że styl ja mam wyjebana, wy macie po prostu bliżej moją twarz. Jest uczciwym układem, okej? Okay? Ja nic nie tracę i wam się tylko trochę gorzej ogląda pewnie. A może i lepiej. Nie wiem, w sumie możecie napisać, czy ta kamerka jest lepsza, czy gorsza. Niż na przykład z poprzedniego odcinka. A i w ogóle walczyliśmy tutaj z orkami. No i ta walka zajęła mi chyba z 15 minut, więc... Chociaż czuję, że właśnie się zbugowałem. Z 15 minut mi ta walka z tymi orkami zajęła, więc... On co zrobi? Aha. Więc i tak stwierdziłem, że 15 minut walki z kurwa z jednym orkiem. Ostatecznie wiecie co zrobiłem? Wypiłem napój szybkości i uderzałem go tam dwa hity, uciekałem, żeby się healnąć. I tak to mniej więcej wyglądało, słuchajcie. Więc stwierdziłem, że takie walka z tym, ja se potem wychodzę, to walić, to już powiem. No i powiem wam tak, zjadłem sobie frytki. Oj, 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 ale miałem ochotę na frytki. Ale powiem wam, ale siadły jak. Uah! No dobrze siadły. Siadły fryteczki. W ogóle odpalam sobie telewizję pierwszy raz od. O kurde. Nie wiem kiedy ja oglądałem telewizję. Od 2 lat chyba. Może od 3 lat. Pierwszy raz odpalam w życiu telewizję. Od 3 lat. I to mówię tak bez kapy. Naprawdę minęły 3 lata odkąd poprzednio oglądałem telewizję. I powiem wam tak, jak nie mam neta, no to właśnie człowiek, na przykład ja przynajmniej, wiem, że moi rodzice też i tak ogólnie pewnie sporo osób ma tak, że coś musi lecieć, nie? Że jakby ja na przykład gram w coś, to często na lewym monitorze coś leci, nie? Ja nawet jak coś oglądam, to często na lewym monitorze po prostu coś leci. Zazwyczaj jest taki streamek po prostu, nie? Sobie leci w tle stream, jest czat i essa, nie? I właśnie powiem wam, źle się czułem, nie? Tak kurwa mówię, tak kurwa dziwnie strasznie i mówię, nie chce mi się nagrywać, chce mi się pograć, ale nie będę mógł pograć, nie? No bo trzeba nagrać, jak już gram, no co, w połowie nagle, co? Następny odcinek nagram inny gameplay, w sensie już będzie koniec wtedy, czy co? Połowę fabuły? No nie, no trzeba jednak nagrać to. To było groźne. Ty, ale my już wszystko przeszliśmy w sumie, to co robimy teraz? Tam byliśmy i tam byliśmy. Co jest teraz? Teraz się zgubiłem. Więc odpaliłem.
Dobra, ale co dalej? Halo. On idzie, tak? My byliśmy szybsi, okej. I zauważyłem, że po prostu jak odpaliłem telewizor, jakoś tak. To nie, jakoś tak po prostu lepiej. Odpaliłem sobie telewizor i on się gra tam, kurwa, tam. Mam zamknięte drzwi, ale on się gra. I człowiek się czuje tak po prostu, kurwa, lepiej z tego powodu. A i mam, i nie wiem, i co. Najwyraźniej druga połowa pergaminu uległa zniszczeniu. Druga połowa musi być gdzieś w pobliżu. Musimy przeszukać pozostałe A my tunele. byliśmy we wszystkich. Amigo! No byliśmy we wszystkich. No, jeszcze raz sprawdzimy, no ale jestem pewny, że byliśmy we wszystkich i tam, gdzie się da. Czyli absolutnie wszędzie, ale no dobra. No to byliśmy, to była ta pierwsza część. Tu nic nie ma, chłop nawet nie idzie, więc to na pewno bez dwóch zdań. Tu byliśmy. Wiecie, wcześniej miałem jakąś taką chyba większą ochotę pograć w Gothica, teraz mi się jakoś tak nie chce. Nie wiem po co to mówię, ale tego. Może jak odpaliłem tą telewizję, tam jest. Wiecie, w telewizji jest chyba wystarczająco głupich i dużej ilości głupich programów, by coś sobie leciało i to jest spoko. Spoko czy nie spoko, zależy pewnie od. Jak dla kogo, tak? Ja sobie nadal czytam to lore League Legend, więc. Dobra, a może po prostu wskoczymy tutaj na główkę, co to na to? Tu nie byliśmy jeszcze. Ten tunel okazał się ślepą uliczką. Może znajdziemy tutaj jakieś wskazówki, które pomogą nam w naszych poszukiwaniach. Ten trup wskazuje na tą ścianę. Nie. Co my jesteśmy, kurwa, Scooby-Dooby-Doo? Co ja mam ci tu znaleźć? Co? Co ty pierdolisz, gościu? Jedyne co widzę to wielką dziurę, kurwa, po środku. Wskakujemy czy nie? Wskakujesz ze mną? Ej, sorry, jeżeli ten odcinek będzie. Druga połowa. Jeżeli ten odcinek będzie jakiś wulgarniejszy czy coś, ale. Czy źle upadliśmy, czy po prostu zawsze się zabijemy? Ale wiecie, no, ja sobie grałem dzisiaj, tak szczerze. O, Elsa. Aha, to jest do tego, tak? No to super, świetnie. Przełącznik. Jezus, naprawdę? Jeżeli tu się okaże, że jest druga połowa pergaminu, to. Dole. Widziałem. No i teraz ja mam serio następny raz patrzeć po absolutnie każdej możliwej ścianie, jaką znajdziemy. No chyba tak, chyba nie mam wyboru. Jeżeli będą takie zagadki. Dobra, gdzie jesteś, gagatek? Ty Scooby-Doo, gdzie ty jesteś? Scooby-Dooby-Doo. Tu jest. Mamy. Siema. Znalazłem pergamin. Znalazłem fragment pergaminu. Wspaniale. To Giga druga koks. połowa zwoju z zaklęciem orków. No to teraz zrób tam czary mary udu-budu-budu. Co teraz zrobimy z tymi dwoma fragmentami? To dwie połowy tego samego manuskryptu, ale nie potrafię odcyfrować tego pisma. To po co my to zbieramy? To co teraz? Halo? No co, spadamy stąd czy co? Balukor. Daj mi jakieś informacje. I need more information, no. Weźmy dwie połówki orka, ale Balilaktor nie jest w stanie tego przytłumaczyć. Musimy szukać. Co musimy szukać dalej? Czego musimy szukać dalej? Ale w tu musimy szukać dalej? No ale to jest kurwa niejasno powiedziane. Nie podoba mi się. Tak nie lubię. Ale czego ja mam szukać dalej? Powiedz mi. Ty idziesz? Powiedz mi, amigo. Wychodzimy stąd, czy jak? Czekaj, to interesujące. Cóż, nie widzę tu nic interesującego. Cicho. Przyjrzyj się uważnie ornamentom zdobiącym tę jaskinię. Ta,
to mi powinno wystarczyć do przetłumaczenia znalezionego przez nas pergaminu. Aha. No to nagle chłop ze ściany potrafił przetłumaczyć. To zaklęcie teleportacji. Wygląda na to, że można go użyć tylko w konkretnym miejscu. Dziwne. Nie. Eleganckie. Ta wielka komora, przez którą przechodziliśmy wcześniej, wydała mi się dość niezwykła. Powinniśmy tam czym prędzej wrócić. Co? W jakim konkretnym miejscu? Ta wielka komora, przez którą... Jaka wielka komora? Fura i komura to nie żadna bzdura. Szmali panienki, jesteś bracie wielki. To jest wielka komora? Wygląda jak największa komora z największych komór, co? No kurwa, ale on... Te postacie w tym gotiku to mają wyjątkowy... No. Nie no, wolniej idź, wolniej ucz. Nie to no, byczku. To miejsce posiada szczególną aurę. Aurę tajemnicy. To pomieszczenie przypomina mi obraz z naszej wizji. Wizja. Jesteśmy już bardzo blisko celu. No to co teraz? Co ty robisz? Postrzał się moim zablokował. Teraz się zbugowało, no. Okej, czyli teraz otworzysz te drzwi. Dobra. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne są wciąż bardzo osłabione. Użyj orkowego zaklęcia teleportacji. Ja myślałem, że to wiecie. Że to będzie coś w stylu, o, możemy się teraz stąd teleportować gdzieś tam. A to takie gówno jest jebane, za ścianę mam się teleportować. Przynajmniej mu to otworzymy. Siema. Znalazłeś ukrytą komorę. Mój instynkt mnie nie zawiódł. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniącego? To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść dalej. Prowadź. Pójdę. Ale powiem, ziomuś, no się trochę szczerze ślimaczysz. O. Jest ślimaczone. W ogóle jakby ucięło odcinek w pewnym momencie. To sorry guys, ale to znaczy, że za mnie, w sensie mój dysk D nie wytrzymał, nie ma tyle pojemności. O. Miecz śmierci brzmi jak dobry miecz. Brzmi jak nie, miecz, który ja chcę... To nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. A ja co odpierdalam moją postacią? Nie! Panie, przemów do mnie! Śniący, ukaż się swojemu słudze! Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina! Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego! Teraz ja będę musiał ponieść karę za twoje grzeszne czyny! Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana! Ofiarę z człowieka! No to się zabij. Wtedy śniący może znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny! Kurwa, ale mnie zaszedł. Zaszedł mnie! Ograł. Dobra, taktycznie. Lewo, prawo, blok.
blok, blok, lewo, prawo, lewo, blok, prawo, lewo, lewo, blok, prawo. To jest kurwa good fight to jest. Jest taki wyrównany w miarę, co nie? Też on mi nie zadaje na tyle. Dobra. On mi coś w ogóle robi? A nie, nic mi nie robi. A miałem sen, że to całe HP to on mi zadał, a to po prostu wcześniej miałem. Dobra, nie będziemy go zabijać, bo to nie ma co, ale... Może nam coś powie, ja bym chciał ten miecz śmierci. To brzmi jak kurwa dobry miecz. To brzmi jak miecz, który każdy chce posiadać. Miecz śmierci. Husz. Co to jest? No jest w miarę niezły, nie? Jest niezły i wymaga mało siły, co nie? Co on powiedział? Co ty powiedziałeś? Ty kurwa robisz. No dobra, czyli niestety nie pozostawiłeś mi wyboru, gościu. Odjebało mu. Będzie mnie z pięści koleś bił. Dobra, no to co wam powiem? Idziemy dalej, co? W te katatatatumby. Nie lubię chodzić po katatatutumbach. Szczególnie jak mam sobie chodzić. A tam... O! To była czaszka z tymi, z różkami. Czyli mógł być to sam diabeł. Gorzki chleb, no. Gorzki chleb, ty go zjesz, ty go zjesz. A w ogóle ten ziomeś, co ten śpiewa właśnie, ten... Kojarzycie ten mięsny jesz, ty go zjesz. To słyszałem ostatnio, że niestety popełnił samobójstwo. No cóż wam powiem. Ale to słyszałem, to nie wiem, czy jest zweryfikowana informacja. Natomiast trochę smutne. Już śpiewanie mięsny jesz nigdy nie będzie takie samo, co nie? Niestety nie udaje mi się bany hopować i... Czyli w sensie, dobra, Barka zrozumiał, że nie ma tu absolutnie nic, puścił mu nerwus, ale nawet rzucił się na mnie, my to jest bezpośrednio, że nie ma, nie będzie zadowolony, gdy wydawi się o tych wydarzeniach. Dobra, powiem wam tak, żeby nie chodzić na odcinku, to ja wolę teraz po prostu napój letkości pyknąć i lecimy, co nie? Ja po prostu poza, może na off odcinku będę, poza odcinkiem będę sobie tak na chillku chodził, a teraz po prostu lećmy, żeby nie było. Mam nadzieję, że... O właśnie, że się nie anuluje. O, jak poopadali. A no to praktycznie cały poprzedni odcinek zabijaliśmy tych orków. Chyba. O ile się nie mylę w sumie, ale wydaje mi się, że tak. Szkoda, że trwa tylko minutę. Powinien być na przykład do zatrzymania się. O. Bo tak widzisz, zawsze się kończy w takim momencie, że niby... No cyknąłbyś drugą buteleczkę, nie? Ale no nie sykniesz. Ale byś cyknął. Tutaj, nie? Żeby nie schodzić. Byś sobie tak walnął i sobie już byś był tam. Tak musisz biegnąć tym truchcikiem. A może uda się znaleźć jakąś gościa, co po prostu będzie to wytwarzał w nieskończoność. Będę mógł tego kupić 10 milionów. To było fajne. Ale ma 102. 102 metry. A najlepsze jest to jest najlepsze. To jeszcze 102 metry to jest nieśmieszny. To już stary nieśmieszny mem, nie? Ale to gdzie ten koleś mówi... Ja nie wiem, o kim on mówi właśnie, niestety nie wgłębiłem się, to a może to było... Ja lubię jednak wiedzieć o czym jest mowa, co nie? Ale jest tam właśnie ten, co chyba komentuje te skoki narciarskie, tam mówi: był dumą, coś tam, był
był... Ludzie zawsze... Kurwa, zapomniałem, to już tak dawno słuchałem. Ale... I tam na koniec się rozpłakał, on tam mówił o jakimś człowieku i ten... I używanie tego do memów jest genialne. Jest absolutnie przepiękne. Ja wnoszę o używanie tego do memów. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic dwa nie koła. Ma, ani śniącego, ani znaku, nic. A co z Walem, Lukorem i strażnikami? Wszyscy zginęli. Zginęli? Ale dlaczego? Co się stało? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątynną do nogi. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Ale nagle Bal postradał zmysły. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić i zamierzał wykonać to polecenie. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić z niepowodzeniem swojej misji. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mógł go popchnąć do tak brutalnego działania. To nie może, nie może! Nieważne. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powiódł. Teraz naszą jedyną nadzieją jest Iberion. Co słychać u jaśnie oświeconego? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabszy. To nie było zbyt Wiem, jak można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych ziół uzdrawiających, jakie można znaleźć na bagnie. Czyli? Śpiesz się. Co znaczy? No to pewnie możliwe, że je mam, co nie? Jeśli myślisz, że... Gdzie mogę znaleźć? Poszukaj na bagnach za obozem. Musisz się zapuścić dość daleko, więc uważaj na błotne węże. I nie trać ani chwili. Idź już. Ale co mam przynieść? A co znaczy, kurwa, 5 najbardziej? No właśnie. Przypominają gwiazdę z 8 zielonymi i pomarańczowymi liśćmi. Ruszaj w drogę. A co ty pierdolisz, gościu, ale co mam zrobić, żeby... Nie znalazłem. Może Fortuno, handlarz ziołami, ma trochę w swoich zapasach. Pośpiesz się. Potrzebuje 5 ziół. Iberionowi nie zostało już... Dobra, Fortuno będzie mi chyba łatwiej kupić. Jeżeli biegać szczerze po tym, Ludzie zawsze gadają. Po tych bagnach, a nie została nazwa, co chyba, że to się nazywa, czy może nazywa najmocniejsze zioło. To brzmi jak coś, co bym kupił, jakbym usłyszał. To ewidentnie. Dobry chwycior marketingowy. Dobra. A nie to. Chcę coś kupić, no. Pogadajmy lepiej o czymś. Dobra, kurwa, daj mi wszystko, co masz. Ile chcesz za to? 600 chcesz za to? Zioła uzdrawia. Które zioła? Zawsze gadają. W dzisiejszych czasach myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Moje nie, które. 300 mam wydać? Ale jestem, kurczę, taki... Jak ja mam 300 wydać, to mnie już nosi, no ale dobra. Nie no, nie będę mu zielarzowi zioła, będę sprzedawał piwo mu strzelem. Na pewno łyknąłby se piwka. Dobra, gites. Wracamy. Mam nadzieję, że... to te zioła, to pierwsza sprawa, a druga taka, że to wystarczająca jest ilość. A jakby... Nie wiem w sumie co z tym kamerką, tak się teraz zastanawiam. Bo z jednej strony ona jest dużo przybliżona i dużo przycięta, nie? A z drugiej strony, kurwa, jakość jest całkiem okej, nie? I nawet nie, ale chyba za blisko. Wydaje mi się, że jesteśmy, kurwa, zbyt blisko. Czy też to jest niezdrowa relacja. To jest molestowanie, zaczyna się powoli. Że jestem za blisko, no. Mam już wszystkie uzdrawiające zioła dla Iberiona. Dobra robota. Iberion zbudził się na chwilę tuż przed twoim przybyciem. Powiedział coś? Tak. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żadnym pozorem nie wolno nam go zbudzić. W dzisiejszych czasach tylko na nikim nie można polegać. Że dla biednego Iberiona nie jest jeszcze za późno. Mhm. No to będzie jakiś koniec gry powoli, co? Iberion nie żyje. Nasz duchowy przywódca odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zapobiec jego śmierci. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam upatrywać nadzieję Kalena w planie ucieczki opracowanym przez magów wody. Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Ale te są wciąż w rękach Korkaloma.
A gdzie jest Kor Kalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył na poszukiwanie śniącego. Niech to szlak. I jak teraz odzyskamy kamień ogniskujący? Ale tutaj gra aktorska. Niech to szlak. Masz tu klucz do skrzyni. O! O! Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę jako symbol naszej wdzięczności za twoje dokonania. Dzięki, tak ja nie będę mógł. W dogodnej chwili przeteleportować się na świątynny koniec. O! O! Bardzo dziękuję. To jest coś, co bardzo bym potrzebował i bardzo potrzebuję. Nie wiedziałem, że w Gothiku istnieją takie rzeczy. Wiedziałem, że w Trójce, ale że w Jedynce? Poka. W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Sztosik! No i wreszcie nie muszę z buta tyle dygać. Boże święty, no nareszcie. Powiem wam... Wiecie, jak robiliśmy jakieś misje, zresztą widzieliście, przez 10 minut musieliśmy kurczę dygać, a teraz będzie siubdu. No i to już jest fajne, to jest fajne. Może trochę późno dają, ale w fabule się to jakby... Okej, sprawdza. Zresztą mogę szybciej opierdolić tego... Gomeza, czy jak on tam ma, więc... Jakby szybciej ukradł mu rzeczy, to bym szybciej mógł się... Szybciej mógłbym się przemieszczać wcześniej. Shit. Te starożytne magiczne księgi zawierają... Dobra, okej. Dobra, i mamy to, i co teraz? Podjąłem decyzję, udano się do wewnętrznej magów wody, daj mi klucze do skrzyni, bo tam ma się znajdować znaleziony przeze mnie kamień ognistowy wraz z Kor Agnar uważa, że przy ich pomocą magowie nowego obozu mają szansę osiągnąć swój cel. Super, tylko pytanie, czy musimy wracać do... O, jest i kokainę. Czy musimy wracać do tego... Do tego wojskowego, co przed chwilą z nim gadaliśmy, Kormaru, tak, ten właśnie. Czy po prostu dygamy do starego obozu? Jeżeli dygamy do starego obozu, to nic się nie martwcie, ja po prostu łyknę potkę i jest co jest. Mam nadzieję też, że starczy miejsce na nagrywanie, szczerą. Bo może, powiem wam, nie starczyć, tak jak mówiłem. Więc jakby po prostu wywaliło, no to ja będę widział, bo mi taki wielki kurwa komunikat wyskoczy. No, widzę, że nie ma tu naszego obronnego przyjaciela. A co się teraz w środku znajduje? Teraz nikt nie pilnuje skrzynek. Skrzynie niczyje to są tak zwane. Teraz. No już je okradłem wcześniej, więc... Więc niestety nic w nich nie ma. Że są niczyje, to są... Bez niczego. Bez niczyje są. Dobra, a co ja mam teraz robić? To ja mam... To jest chyba stary obóz, tak? Znaczy nowy obóz. Chyba kierunek nowy obóz mi się wydaje. Nowicjusz. Cześć. A ty kurwa nadal nie mówisz? Śniący okazał się być jakimś frajerem. Dobra, zaczniemy, nosi woda. Dobra, no to... To do kręgu wody. Nic więcej nie zostało. Tutaj ważny save zapiszmy, w razie czego. Weźmy... No mapę mamy pod my, warto teraz pamiętać. Czeka nas naprawdę spory kawałek. Tak, to przejście. Ale na nasze szczęście mamy speeda, więc lecimy. Krecha koksu jest dobra zabawa, lecimy. No, kurwa, minuta mi się marnuje. Czekaj, że nie ma żadnych koni. Czy w Gothiku 3 są konie? Nie ma, są tylko te kamienie teleportacyjne. Fajnie, że tu dostaliśmy ten kamień teleportacyjny. A w Gothiku 2 są kamienie? Chyba nie ma, nie? A pewnie okaże się, że są. Mogą być. Nie mówię na pewno, że nie ma, ale... Tak mi się po prostu wydaje. Dobra, chodźmy ścieżką. Jak będzie jakiś rozstaj dróg, to po prostu w którą ścieżkę się udamy. Na razie idziemy dobrze, tak? Mapa.
Gitezys. Pijmy, bo i tak przecież no, nie będzie następnym razem. Po co najwyżej na po prostu jak będę solo grał, to nie będę ich pił, co nie? Ale tak to walić. Dobra, powiedzmy, że czy tu będzie Gites? Nie będzie. Będzie. Tak? Już nie pamiętam, gdzie to było. Tak, dobra. Koko! O, ty. Jesień, bo zaczynałem liście tutaj opadać, jak było widać. Koko! Ty, to jeżeli chłop tak biegł z taką prędkością, nie? Bo oni tam jak uciekają, to biegli speedem. I ja w stanie byłem ich dogonić bunny hopowaniem. To bunny hopping jest szybszy. Oj, przepraszam, że tak kaszłem. No, oni mi nic nie robią nawet. Nie no, coś tam zabierały, ale... trochę ich zdę. To jest 8 odcinek, który nagrywam dzisiaj. Wybaczcie. Wybaczcie za każdy... każdy pokaz autyzmu, jaki dzisiaj prezentuję, ale... No wiecie. No, czy mamy iść tam? Chyba tędy się szło, co? Tak, tu jest ten na ten, dobra. Ciekawe ile, nie pamiętam kiedy wyruszyliśmy, ale my się powiedzmy, że 30 minuta, czy już 2 minuty i 11 sekund idziemy, tak? Powiedzmy. No, pewnie na pewno dłużej, ale... Kurwa, aż mi, no nie wiem, ja jestem takim Żydem w tej grze. To jest tragedia. Ja patrzę, ja patrzę i mówię... 100 jest warte i mówię... Czy pić? Tak przez chwilę się zawahałem. Mówię, czy pić? Czy nie pić, no? Gdzieś źle poszedłem. Góra i w lewo, dobra. Mam to. Zasady trzymamy się, jebać. Ale tutaj się niebezpiecznie zrobiło, gobliny, zębacze, których wcześniej nawet nie wiedziałem o istnieniu. Coś mi tu nie gra. Wkurza mnie jak tak gra robi, szczerze. Że wcześniej tu nic nie było, a teraz nagle niebezpieczeństwa. Bo z dupy się zrespiły, no co jest? Tu na pewno był wilk, no. No to jeszcze kuma mnie, ale... Otwieraj mapę. Dobra, git. No z 4 minuty nam to zeszło. A no to nie wiem ile by nam zeszło. Chyba z 15 minut szczerze bym szedł z jednego końca na drugi bez tych do picia. To jest dosłownie z jednego końca na drugi mapy. Ja nie wiem czy dobrze idę. Chyba tak. Tak, tutaj po prawo zaraz już byliśmy. O, a tam do góry coś tutaj też jest, jakaś kurwa niebezpieczna droga, ale tędy nie... Nie wiem co tam jest. Może później pójdziemy kiedyś. Jak się okaże, że to nie było do magów wody. Tylko trzeba było coś na tym bagnie zrobić, to będzie lipa. To się wkurzę trochę. Hej ty, ale tym razem postaraj się tego nie spartaczyć. Idź do ryżowego księcia. Dobra. Siema, co tam? To ty. Mój przyjaciel z obozu na bagnie Lester doniósł mi o twoich dokonaniach. Jak na kogoś, kto jest tu od niedawna, zaszedłeś całkiem daleko. Parę razy zaszedłem nawet na skraj własnego grobu. Mam ważną wiadomość dla magów wody.
takim razie powinieneś zgłosić się do Saturasa, to najwyższy z magów wody. Jak go znam, siedzi teraz nad jakąś magiczną księgą albo czymś w tym stylu. Ale niezależnie od tego, jak ważne są wieści, które przynosisz, strażnicy z górnego poziomu nie pozwolą ci się z nim zobaczyć. A nie mógłbyś się za mną wstawić? Ja nie, ale Kronos, strażnik Rudy, może udzielić ci pozwolenia na spotkanie z Saturasem. O! Gdzie znajdę tego strażnika Rudy? Idąc stąd, trafisz na wielką jaskinię mieszkalną, niedaleko Tamy. Kronos przebywa zwykle obok kraty broniącej dostępu do kopca Rudy. Ale to nieco arogancki człowiek. Będziesz musiał go jakoś przekonać, że twoja wiadomość jest naprawdę ważna. Do zobaczenia. Myślę, że jestem sprawny w władaniu mieczem, więc handjobik będzie robiony i jest, będzie git. Wierzę, że będzie dobrze. Że zaraz się nie okaże, o, musisz iść do starego obozu, to wtedy cię wpuszczę. Jak w starym obozie zrobisz A, B i C. To się trochę wkurzę. To już jest ten etap grania. Ile mamy? Zapiszmy i teraz jak klikniemy zapisz, to słuchajcie, już jesteśmy po 16 godzinach w grze. To już jest naprawdę dużo. Znaczy, zważywszy, że to RPG, no to może nie... RPG? Chyba RPG to się nazywa, nie? RPG już zapomniałem. Mam już dość tej paplaniny. Zapomniałem, bo jest późno. W tym sensie RPG, nie? RPG, tylko tak. Zachowaj to dla siebie, inni nie powinni... To jest ten gościu? O. Mam ważną wiadomość dla Saturasa. Cóż może być tak ważnego, byś miał przeszkadzać naszemu wielkiemu przywódcy w jego badaniach? Oj, sporo ci powiem. To się już więcej nie powtórzy. Myślałem, że to się skończyło. Iberion, duchowy przywódca Bractwa Śniącego, nie żyje. Co? Jak to się stało? Bractwo przeprowadziło rytuał przyzwania Śniącego. Wygląda na to, że Iberion nie był w stanie wytrzymać tak wielkiego obciążenia. To smutna wiadomość. Na Iberionie zawsze można... A, myślałem, że się nie lubię czy coś. Ale to jeszcze nie powód, żeby przeszkadzać Saturasowi. Ja, kurwa, nie powód. Zejdź mi z drogi! Och, ty, gościu. Poczekajcie chwilę, dajcie mi sekundę, dosłownie sekundę. Tylko... Kolegom się manko bez kitu. Korkalom opuścił obóz Bractwa z grupą fanatycznych strażników świątynnych. Zamierza na własną rękę odnaleźć Śniącego i przebudzić go za wszelką cenę. Nigdy nie ufałem temu człowiekowi. Wielki guru czy nie, to próżny i nieszczery człowiek, zdolny do wszystkiego. Bractwo da sobie radę i bez niego. Powtórzę twoje informacje Saturasowi przy najbliższej okazji. Możesz już odejść. Ja myślałem, że oni się szczerze nie lubią, te obozy czy coś, no ale dobra. Cześć potężnemu demonowi z piekła rodem. Raptem doszli do wniosku, że Śniący jest demonem? To mi wygląda na kolejny szalony pomysł ludzi z Bractwa, ale gdyby okazało się, że mają rację, cała kolonia znalazłaby się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Powtórzysz te informacje samemu Saturasowi. On zdecyduje, co nam wypada czynić. Gdzie znajdę Saturasa? Wejdź na wyższy poziom. Powiedz strażnikom, że pozwoliłem ci przejść. Hasło brzmi Tetriandoch. Saturasa znajdziesz przy wielkim pentagramie. W zasadzie się stamtąd nie rusza. Cały czas obmyśla sposób na wysadzenie kopca Rudy. Zejdź mi z drogi! Czemu w pentagramie? Trochę demoniczne, ale dobra. Chciałem powiedzieć, że nierealne jest to, że wiesz, że oni właśnie mówią zawsze, że no powiedz, że ja ci kazałem wejść. No to każdy by sobie tak mógł zrobić, nie? No to nie powinno działać i nie działa. Że w tej grze działa właśnie. Bo ale po czym, po czym, jak chciałem to powiedzieć, rzucił hasło, więc no w miarę legit. Jak jest hasło? Jest hasło i jest impreza, dobra. Czego? Która jest 40 minuta, no to my się idziemy do Saturasa. Gadamy se z Saturasem. A ja idę robić pranie tego, co zadałem dzisiaj rano, bo musiałem ręcznikami sprzątać wszystko.
O kurwa, nie pamiętam. Teriantroch. Hasło brzmi Teriantroch. Błąd! Oj! Nie będę się powtarzał! Nie jest moja wina, być kurwa. Sama mi postać zrobiła. Podaj hasło. Hasło brzmi Tetriandoch. Zgadza się. Możesz. No ale to tak podobne hasło, że przecież powinien skumać, o co chodzi, co nie? W hasie nie chodzi o to, żeby... że jedna litera, czy ktoś ma kurwa akcent i już go się nie wpuszcza, tylko w hasie o to chodzi, żeby wiesz. Najpierw zaciągnij się. Znaczy takim hasie, nie? Potem nie stało mi angielski manga. Saturas. Saturas był chyba na dole, co? Nim już mieliśmy okazję kurwa rozmawiać, jak się tam przekradłem. Hej, ty! Dobra, no to idziemy na dół. Idziemy do Saturasa na dół. Może dostaniemy kamień teleportacyjny, byłoby koks. O, no jest i Saturas, siemano. Macie pentagram, a potem się dziwicie, że demon to go czcicie, bez sensu, ale dobra. Jeśli Kronos pozwolił ci mnie odwiedzić, musiało się stać coś naprawdę ważnego. W istocie. Iberion nie żyje. Zginął podczas rytuału przyzwania śniącego. Iberion martwy? To złe wieści. Bardzo złe. Kto teraz przewodzi bractwu? Czyżby ten zbyt ambitny, jadowity wąż, Kor'Kalom? Nie. Kalom wyrzekł się bractwa. Zabrał ze sobą kilku strażników świątynnych. Nikt nie wie, dokąd się udali. Jak to możliwe? Był najważniejszym członkiem bractwa zaraz po Iberionie. Pewne wydarzenia uświadomiły wszystkim guru, że droga, którą podążali, była błędna. Ich rzekomy bóg okazał się niszczycielskim demonem. Pod wpływem śniącego jeden z guru próbował mnie zgładzić, mimo iż kilka chwil wcześniej ocaliłem jego życie. Kor'Kalom był jedynym guru, który nie chciał uznać prawdziwej natury śniącego. Właśnie dlatego opuścił obóz na bagnie. Rozumiem. Cóż, przynajmniej tutaj mamy trochę szczęścia. Kor'Angar to dobry człowiek, twardy, ale uczciwy. Jeśli ktoś może zapobiec całkowitemu rozpadowi bractwa po tej katastrofie, to właśnie on. Mam ten almanach. Iberion wykorzystał go do naładowania kamienia ogniskującego. Świetnie. Wiedza zawarta w tej księdze pozwoli nam naładować 5 pierwotnych kamieni ogniskujących. Pewnie ja będę musiał kurwa znaleźć, bo nikt inny nie istnieje na tym świecie w tej grze. Mam tu ten kamień ogniskujący. O! Trzymasz w ręku. O Jezu, ile? Ja mam 60 punktów umiejętności. To jeden z 5 kamieni ogniskujących, które wykorzystywano podczas tworzenia magicznej bariery. A my z pomocą tej samej siły ogniskującej zniszczymy wielką magiczną barierę. Ale czy do tego nie będzie potrzeba potężnego źródła magicznej energii? To prawda. Dlatego przez te wszystkie lata gromadziliśmy rudę, zamiast wymieniać ją na towary z zewnętrznego świata. Jak zapewne wiesz, każdy kawałek rudy zawiera niewielki ładunek energii magicznej. Mamy nadzieję, że wyzwalając jednocześnie cały potencjał zgromadzonego przez nas kopca, będziemy w stanie zniszczyć barierę. To chyba dość ryzykowne. Eksplozja energii magicznej może zniszczyć wyłącznie twory utworzone lub zmodyfikowane przy użyciu magii. Nie istnieje żadne zagrożenie dla istot ludzkich. Proszę, oto kamień ogniskujący. Mam nadzieję, że wasze plany związane z detonacją kopca powiodą się. Co teraz zrobicie z tym kamieniem i almanachem? Nic. Najpierw musimy odnaleźć pozostałe 4 kamienie ogniskujące. Niestety nie trafiliśmy jeszcze na ślad żadnego z kamieni. No nie, no... Mógłbym spróbować odnaleźć brakujące kamienie. Koniec końców, mnie też zależy na wydostaniu się z tej kolonii. Tak średnio raczej bym powiedział, ale te poszukiwania dobra. Mogą się okazać równie trudne, co i niebezpieczne. Konflikt ze starym obozem zaostrza się z dnia na dzień. Nie mogę ci nawet przydzielić eskorty najemników. Będziesz zdany wyłącznie na siebie. Cóż, to mi nie pierwszyzna. No. Jakoś sobie poradzę. Twoja pewność siebie dobrze o tobie świadczy, ale przyda ci się kilka przedmiotów. O, no przyda. Jest dość stara, ale zaznaczono na niej oryginalne rozmieszczenie kamieni ogniskujących w chwili tworzenia bariery. Ten zwój magiczny pozwoli ci błyskawicznie przenieść się do naszego obozu. No i koks. Na koniec powinieneś jeszcze porozmawiać z Riordianem. To człowiek, który przygotowuje magiczne wywary dla naszego obozu. Znajdziesz go w jego chacie. Tutaj, na najwyższym poziomie. Jordan. Obyś wrócił cały i zdrowy. Dzięks.
Jenks. Aha, czyli tutaj. Dobra, to już gadałem z Julianem. Z Julianem gadałem. To jest... Nie, ten gościu. To jest ten amigo tutaj po lewo chyba. Ta. Przysyła mnie Saturas. O! Ach, chodź bliżej. Już mi o wszystkim doniesiono. Proszę, weź to. Znajdziesz tu najróżniejsze wywary. Teraz możesz już ruszać na poszukiwanie kamieni ogniskujących. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Pokaż. Powiem wam tak. No niby mamy dużo. O! O! Dobra, czyli tak, napój letkości. No 18 kupujemy. Napój szybkości też. 2400, ale to jest jakby... To jest jakby nic. Oddajemy za to jakieś piwo. Mamy dużo artefaktów, których nigdy de facto nie będziemy nosić. Chociaż ten przed magią, przed ogniem. Nie, dobra, jebać. Przed bronią też nie, przed bronią. No i dorzucimy ryżówkę i będzie gitas, co, amigo? Pewnie, że tak. Dobra. No to wam powiem, mamy... O, a tu mamy bonus do zręczności, to sobie też łykniemy. Dobra, no to mamy gigantycznie dużo tych rzeczy do biegania. Mam nadzieję, że można coś jeszcze od tutaj ziomków kupić, hey, chociaż ty! Wydaje się, że... Wynoś się stąd! Twoje szczęście! To chyba nie bardzo. Hej, ty! Dobra, waj się. Hej, ty! Czego tu? No szczerze to trochę szukałem, ale dobra. I chodźmy do tego, jak on się nazywa. To nie jest Diego, to jest... Zli. A nie ma nic więcej do powiedzenia? Masz tu trochę bagiennego, gdzie mogę znaleźć? Dobra. Czyli tak, dostaliśmy... Oj, sorry panowie. Masz, to już się więcej nie powiem. Okej, czekajcie, czyli w następnych odcinkach będziemy szukać kamieni ogniskowych. Co z jakiegoś powodu wydaje mi się nudne, ale to pewnie dlatego wydaje mi się nudne, że po prostu dzisiaj gram w to już 8 godzinę. To dlatego pewnie wszystko, co jest dalej niżeli bliżej końca gry, wydaje mi się gigantycznie niesprawiedliwe i bez sensu, bo ta gra już powinna się skończyć. A tak nie jest. A nie dostałem tego, ty. Dostałem tylko teleportację do obo... Co jest? Tylko ja to mogę tylko raz użyć? O kurczę, chyba tak. No to nie jest dobra informacja. To mapę chcę zobaczyć, jeszcze wam pokazać. To będzie w pismach? Będzie. Mapa Saturasa. Rodzi znaczone położenie wszystkich pięciu. Mogły zostać przeniesione w inne miejsce. No to świetnie, to super. No to już odebrałem. Tak, odebrałem? Odebrałem, co? Idźmy jeszcze zobaczyć, bo ta gra jest kurwa czasem niezwykła. Mam powiem szczerze. I się okaże, że nie z tym gościem gadałem jeszcze i coś tam się nie zrobiło. Ale wydaje mi się, że z tym i czas po prostu szukać tych kamieni. Nie wiem, czy będzie coś interesującego w szukaniu tych kamieni. Wydaje mi się, że... raczej same szukanie kamieni nie będzie pasjonujące. Więc za bardzo... Nie, no to był ten kolo. I za bardzo nie ma co pokazywać. I że ja po prostu bym sobie to porobił na... poza kamerami, że tak powiem. I dopiero potem wam pokazał efekty, aczkolwiek nie wiem, czy tak, czy nie ma nic tam pasjonującego, bo pewnie zaraz się okaże, że jest coś pasjonującego.
Mam 49 minut. Normalnie to już bym. Znaczy, normalnie to jeszcze by trwał odcinek 9 minut, żeby było tak z 59, ale mniej niż godzina. Natomiast o gdzie my jesteśmy? Tam jesteśmy. Dobra, to możemy iść do jednego z tych główien. Wypijmy coś. Czas trwania. 2 minuty. Lecimy. Można to jakoś skombować, że dostajemy wtedy giga sprinta? Wątpię. Jak skaczemy? No to jest tyle samo praktycznie, takie skakanie, bane hopowanie jest praktycznie to samo co sprint. Z kitu. Dobra, na szczęście teraz... No, wydałem na to 2000, aczkolwiek dobry już. Ale przynajmniej nie w rudzie. 2000 nie w rudzie. Hej, ty! Przecież kazałem... Nie lubię Jesus. Ale se machasz kozaska. Biegnij, wracaj do mamusi! Wracam wyciągnąć twoją... brzydką dupę z tego... z tej bariery, gościu. A ty jeszcze krzyczysz na mnie. Mój tak długo jak mnie to nie dotyczy. Ojojoj, ja bym chciał mapę. Pogadajmy lepiej o czymś. Kurwa, to nie ta mapa jest. Dobra, idziemy dobrze. Tutaj w dół. Chyba dobrze. Nie, bardzo źle, w tą stronę. A, tutaj do góry idziemy, tak? Okej. Nie. Tak, nie. Tak? Nie wiem. Ale już się pogubiłem, szczerze. Tędy? A, tędy. No dobra. No to tak blisko Miami, nie ma... Górski mech brzmi jak coś... To jest bardzo wartościowe. A coś, jak jest coś bardzo wartościowe... To jest fajne. Zapiszmy grę. Tak w razie czego, wiadomo. W razie W. Co tu jest ciekawego? O kurwa! Ojojoj, ale się w gówno. Panowie. Skąd? Po co ta agresja? Po co ta agresja, panowie? Rozumiem, mnie nie gonią, tak? Tak jest. No już praktycznie jesteśmy, także... Ja bym walnął sobie tutaj jakiś napój uzdrawiający. Nawet dwa. I lecimy jeszcze, jest 52 minuty odcinka, dojdziemy tam i tam zakończymy, no. Ja się tylko boję, co będzie jutro z gardłem. Oj Jezus, jak ja się boję, co będzie jutro z gardłem. Może nawet jeżeli będzie mnie boleć gardło, co nie? To może nagram odcinek z... Jak wstanę z tym gardłem. No to może być dość zabawny odcinek, powiem wam. Taki jeden jeszcze. O! Musimy pomóc tutaj, kolega w potrzebie jest. Ogar go bije. Ogarnij się. Milten. Kojarzę Miltena. Oj, coś przeskipowałem. Witaj, mój przyjaciel Lester z obozu na bagnie powiadomił mnie o twoich niezwykłych czynach. Jestem pod wrażeniem. Stałeś się bardzo potężny. Robię, co mogę. Ach, zawsze skromny, co? Proste. Szukam kamienia ogniskującego. Powinien gdzieś tam być. Wygląda na to, że obydwaj szukamy czegoś w tym samym miejscu. To chodźmy razem. To dawaj. Co tu robisz? Niedaleko stąd leży starożytny kamienny krąg. W jego centrum znajduje się wejście do podziemnej komory. Jakiś rodzaj grobowca? Tak, coś w tym rodzaju. W tym grobowcu znajduje się przedmiot, który chciałbym zdobyć. Dlaczego nie zejdziesz do grobowca i nie zabierzesz tego, czego szukasz? Och, to długa historia. Musiałbym zanudzać cię opowieścią o bardzo dawnych czasach. Śmiało, nigdzie mi się nie śpieszy. Właśnie chciałem to powiedzieć. Po utworzeniu magicznej bariery, która stała się naszym wspólnym więzieniem, jeden z magów zamknął pod ziemią potężny artefakt. Chillera i utopia. Czyżbyś mówił o jednym z pięciu kamieni ogniskujących? Dokładnie.
A więc znasz już historię pięciu kamieni? Tylko mi nie mów, że ty też szukasz tego kamienia. Nie, nie interesuje mnie kamień ogniskujący. Szukam pewnego talizmanu orków. Artefakt jest w jakiś sposób chroniony? Tak, strzeże go potężne zaklęcie. Pierwszy rabuś, który spróbuje go zabrać, będzie przeklęty i zostanie skazany na wieczną egzystencję jako ożywieniec. Czyli zombie. Od tej pory po wsze czasy sam stanie się strażnikiem kamienia, który próbował ukraść. Czy istnieje jakiś sposób na uniknięcie klątwy? To już nie będzie potrzebne. Kilka lat temu jeden z magnatów polujący dla rozrywki na orków okazał się na tyle bezmyślny, że zszedł do grobowca. Teraz on jest strażnikiem spoczywających pod ziemią skarbów. A co z twoim talizmanem? Jestem przekonany, że jego poprzedni właściciel wykorzystywał go do ochrony przed rozwścieczonymi orkami. Jeśli mam rację, ten talizman może się okazać niezwykle przydatny. Mam wrażenie, że zaraz się skończy miejsce. Nie wiem, ile jest, ale ty znajdziesz 55 minut to jest dużo. Mój kamień ogniskujący. W porządku, ale jak był ciało nagle, problem. To i tak zaraz będziemy problem? Byśmy kończyli, tak, co nie? Strażnik podziemny krypt. Wizją, więc a nie praktycznie można go po prostu posiekać na drobne kawałeczki? To nie będzie takie proste. Ten ożywieniec zdaje się być niezwykle odporny na działanie zwykłego oręża. Niech zgadnę. Pewnie masz jakiś plan, jak go pokonać, tak? No cóż, mam pewien plan, ale nie jestem w stanie sam go wykonać. No jestem tu przecież. Zamieniam się w słuch. Mam przy sobie magiczny zwój z niezwykle potężnym zaklęciem. To zaklęcie natychmiast niszczy wszystkich ożywieńców znajdujących się w okolicy. Zatem dostanie się do grobowca powinno być dziecinnie proste, prawda? Niezupełnie. Obawiam się, że nasz przeklęty strażnik nie jest już sam. Wygląda na to, że rabusie, którzy przyszli po nim, mieli równie mało szczęścia, co on sam. Pewnego razu zszedłem na dół i mało brakowało, a postradałbym życie. Jeden człowiek nie sprosta wszystkim przeciwnikom. Daj mi ten magiczny zwój i razem zajmiemy się tymi ożywieńcami. Ha, miałem nadzieję, że to powiesz. Niestety mam tylko jeden zwój. Wykorzystaj go przeciw strażnikowi. Pozostałe ożywieńce można zabić zwykłym orężem. Rozumiem. No dobrze, którędy do tego kamiennego kręgu? Chodź za mną. Dobra, moi drodzy, tutaj kończymy odcinek, ja zapisuję, ja spadam, ja chyba jutro nie nagrywam, ja idę, ja nie wiem, ja co idę, ja idę czytać League of Legends, idę czytać, kurwa, książkę, ja idę, przypominam łapka w górę o komentarzach, o wpadnięciu na kanał vlogowy, o tym, że mam Instagrama, też możesz wpaść. I chciałbym powiedzieć, że jestem z siebie dumny, bo wreszcie po raz kolejny odzyskałem taką wenę i za każdym razem, kiedy idę spać, zastanawiam się o tym, jak jutro fajnie by było zacząć odcinek. I jestem z tego dumny i chciałbym powiedzieć, że jeżeli widzicie tą serię i widzicie ten odcinek, to znaczy, że zapewne pojawiło się kilkanaście serii. Te następne będą Lego, takie głupie, takie dla dzieci, takie dla kompletnego chillu, takie dla kompletnych wyświetleń, takie żeby ograć, bo i tak chcę je ograć, tak? Więc ograć, wrzucić i mieć spokój, okej? Okay? Taki jest plan, nie będę kłamał, to nie jest wybitna gra, więc po prostu chcę sobie w nią pograć, nigdy nie robię nic, żebym jak nie chcę tego robić, tak? Więc chcę sobie w to pograć. Więc następne będą Lego, ale potem może wjeżdżamy w Life is Strange Before the Storm. Niedługo wychodzi Life is Strange sezon drugi. Przecież mamy Inside'y, mamy Gothic'i 2, mamy Gothic'i 3, mamy Gothic'i na modach. Wszystko będzie. A my... Wy trzymajcie się ciepło. Ale jestem szczęśliwy. 8 odcinków dzisiaj. Nigdy w życiu tyle nie nagrałem. I nagrałbym więcej, ale boję się o swój stan psychiczny. Może być kurwa źle. I swój stan gardłowy może być absolutnym zerem jutro. I mogę naprawdę cierpieć. Nie róbmy tego sobie. Trzymajcie się ciepło. 59 minut. Do zobaczenia. Miłego dnia, miłej nocy. Widzimy się albo dzisiaj, albo jutro. Bo odcinki są o 16.00. I o 18.00, a wczoraj powiedziałem, że o 17.00. Do zobaczenia. Pamiętajcie, komentarze, subskrypcje, lajki, wszystko. Pa, 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 pa. Pa, jo, żółwik.